Jezus Chrystus, tu telewizja Chrystusa Króla, radio Chrystusa Króla. Dzisiaj Marek Skowroński, nadajemy z Warszawy. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, wieloletni główny inspektor sanitarny i wiceminister zdrowia. Szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże. Panie doktorze, dzisiaj obchodzimy Dzień Zaduszny. Zresztą cały listopad jest miesiącem dusz czyśćcowych i pamięci o naszych zmarłych. Te zaduszki i ten listopad są jednak zupełnie inne, prawda? No, mamy do czynienia z nieznaną w historii Polski, nieznaną, nie powiem, nie użyję słowa epidemią, ale nadmierną umieralnością Polaków. Nawet w czasie okupacji, w czasie powstań i tak dalej, w naszej ciężkiej, trudnej niezwykle historii, nie było takiego nasilenia zgonów przedwczesnych. No, mówiąc o zgonach przedwczesnych, odnosimy się do przeciętnego trwania życia w poszczególnych rocznikach. I oczywiste jest, że jeżeli człowiek nie osiąga jeden pojedynczy tej normy demograficznej, jaką jest przeciętne dalsze trwanie życia, no to jest zrozumiałe z uwagi na fakt taki, że przecież wyciąga się średnio z bardzo licznych, nieraz bardzo od siebie różniących się jednostek. Ale w tym momencie, kiedy mamy wyraźny efekt odcięcia ludzi od świadczeń zdrowotnych w postaci zwiększonej umieralności, czyli nadumieralności, nadmiarowej umieralności w stosunku do średniej minionego pięciolecia, która nawet w opracowaniach, no, powiedzmy, Unii Europejskiej jest zauważalna, w innych opracowaniach bardziej, można powiedzieć, obiektywnych też. I tutaj z miejsca pierwszego Polska w tym niechlubnym rankingu spadła na miejsce piąte, no ale nadal się trzyma w czołówce, a w Europie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Więc pochylając się nad grobami naszych zmarłych, naszych bliskich, naszych przyjaciół, zdajemy sobie sprawę z tego, że mogli dalej żyć, że ludzie, którzy przeszli ze stanu tego testu, jakim jest nasz byt na ziemi, w stan wieczności, mogli jeszcze mieć szansę, zasilić na przykład przecież charakterystyczne dla oczekiwań każdego chrześcijanina grono świętych, nawet jeśli nie wyniesionych na ołtarze, no gdyby jeszcze trochę dłużej żyli. A więc skracanie życia metodami administracyjnymi, gdzie urzędnik, gdzie dyktator zarządza ludzkim bytem, jest niedopuszczalne moim zdaniem. I to powinniśmy mieć w pamięci, no, starając się pomóc naszym bliskim modlitwą, żeby osiągnęli zbawienie.